muszę sobie pomyśleć, czy to obiecałem Ance, czy Bożenie, czy Alicji, Irenie. Wiem, a wy druhowie zazdrośnicy, co tam sobie o mnie myślicie? Nie, oczywiście, to jest żart, oczywiście. Aleksandro, posłuchaj, co szepcę ci do ucha. Słuchasz? Słucham. Kiedyś staniemy nad brzegiem jeziora, na szczycie pięknej góry, i będziemy czekać na wschód słońca, wtuleni w siebie, tacy spokojni, wdzięczni losowi, że nas przygarnął. We wszechświecie tak ogromnym bardzo! Oho, echo niesie? Dziękuję.